Te drzwi się zatrzasły. Zatrzasły. Zatrzasnęły. No, może być. Ja z polskiego miałem dwóje. Z czego? Z polskiego. Co? To jest taki przedmiot. WTV. Nie. Jaki tu jest? Chwila. A, już wiem z czego. Z internetu to wyczytał. Otwieraj. No i na szczerze, gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. I to jest takie, ten Aleksaj to zawsze było takim gratulacje. Memem. Takie to podawanie rąk to, tak, to był taki mem. Gratulacje. Dziękuję bardzo. To był taki mem zawsze na Aleksaj, tak sobie wszyscy, gratulacje. Wszyscy podawali rękę. Gratulacje. Dziękuję. Musiało gratulacje. Się to wydarzyć. Gratulacje. 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 Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Gratulacje. To były gratulacje? Wy wyjeżdżajcie po prostu, nie strzelajcie. Kowalisko, bo my wyjeżdżamy na autoba. Nie, on już weszł do autu. Kowalisko. Pyk. Siada broń długą. I pyk, lecisz na barierki. Dawaj, zwierzaku! I nie ma korabuska. No co oni chcą? To jest 3,5 tony versus 10, no chłopaki. Jaki status strzałów? W drodze! +232 w drodze. Ale oni są chuje na 4 długie, nas nie potrafią 3 rozje... Oni się tak napalają, że jeżeli będziemy jeździć konwojem, to wybijemy ich po kolei. Bo wybijamy ich, bo oni teraz, widzisz, tam kilka osób już jest obitych i to dosyć mocno. Oni muszą jechać na szpital. Narkotyki przed nami, poprawię dosłownie narkotyki, sekundę temu. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry. Leży trzeci, leży czwarty. Trzymaj się. Rzuć broń! Rzuć broń! Osoba powiedziała, że mężczyźni chłopi znajdują się w ogródkach za chwilę. Szat! Top 14. Kto jeszcze leżał? Tak totalnie serio, kto leżał? Ja kurde. Kto leżał, to do mnie podchodzi tutaj. Szef leżał, S. Ja nie leżałem. Ktoś jeszcze leżał? Pytam serio, bo jak się dowiem, że okuszukał ktoś, to będzie nieładnie. Jesteśmy? 202, potwierdzam, co skłoni do negocjacji, wprowadźcie poziom zagrożenia czarny, zmieńcie częstotliwość, poinformujcie o moim porwaniu również osoby z drugiej częstotliwości. Zakniemy. 275, co już tam? Powołajcie też jednostkę specjalną. Jedziemy. Starego se powołaj. Jedziemy. Jedziemy z Wika. A ty za szefa. Okej, jeszcze ich zabiję. Pan patrz. Aaaa! Co ty zrobiłeś, człowieku? Mam wszystko na bodycamie. Co zrobiłem? Znacznego nie masz? No, trąciłeś. Leży tutaj, no co ty robisz? Nagrywamy film, spokojnie. Pomocy! Panie funkcjonariuszu policji. Nie no kurde, to jest hamuwa. Podajcie się. Celowałem do ciebie, co ty robisz? Leży dwóch. No tylko tak jakby on już został sprędzonowany, więc nie wiem, czy ta randka pomoże. Sprędzonowałaś go? Mhm. Co jesteś taką głupią cipą? No bo jak mam innego na oku, to dlaczego powinienem zarywać? A, no to przepraszam. Nie no, to znaczy, że jesteś bardzo szanowną kobietą, przepraszam. Różne materiały, wszystko sobie oglądali. Całą noc oglądali i decyzja została podjęta. Gość ma CK, plus po CK ma bana. Więc o czym wypierdol? Czyś ziomek jest zbanowany. Jak go nie zabije, to go zbanują. I taki jest temat z tym chłopem. Że jak go nie upierdą. Nie wiem, na oni go bronią, jak on tu bana ma. Oni nawet nie wiedzą, że ten jakiś carbonara, jakieś jokery, coś latają, bronią go. Przecież ten ziomek jest zbanowany już. Jak go nie ujęto, go banują. Za co bana? Tak, za kaprys, bo tak chce. I ma bana. Bo Dawid tak powiedział i ma bana.
Siema. Siema. Siemanko. Nie kur... O! Łachu! Lepsikus. O! Ale heca. No co on? Wybuchłeś, gościu. No nie żyjesz. Siema, poddaj się. Poddaj się. No tak. Dobra, chodź w doki z nim, powiedziałem. Ale tapicerka, wspaniała tapicerka, co to za skóra? To jest skóra z banana. Myślałem, że z metagamingowca jakiegoś. Ojej. Dobra, no. Teraz ja prowadzę już. I wkładam cię do bagażnika. Nie chcę do bagażnika, albo do przodu siadam, albo w ogóle. No to masz do pojazdu. Ej. Co tam? Drzwi musi się otworzyć, zwracamy tam. Gdzie? Wracamy tam. Wracamy tam. Wracamy? No gdzie drzwi, gdzie pasy, gdzie bezpieczeństwo? Tak się nie bawiłem. Zapiąłem, zapiąłem. No tak. Ale ja stoję tam. Przecież w... No ale przez okno go nie wrzuciłeś, no. Czeka tu. Jeszcze teraz raz, jeszcze raz, chodź. Ładnie. Jeszcze raz. Otwórz ładnie drzwi. Zapnij paski. Super. A stop, a co z hulajnogą moją? Weźmy to bagażnika. Prezesie, a prezesie powiedziałby mi pan, co? Te wody tutaj to można sobie wziąć? No jasno, no pewnie, że tak pan sobie weźmie kubeczek, no ale albo ciepłej, albo zimnej wody. Ale baniak cały? No proszę pana, jak widać, no. Wymieniane, na bieżąco. Ale czy baniak cały można wziąć? A, czy baniak... To z tym, proszę pana, trochę gorzej, no, ale może sobie pan na przykład wziąć 5 kubeczków zamiast baniaka. Też na 10,50 kolejne. Stoi. Nie stoję. Jeden. Gońcie. 14+1, kierunek aktualnie południowy. Nie, został wstęp, nie, został z kolejna. Oła. No siema! To mi śledzi! Nie śledzę cię, z zakrętu wypadłem. O nie, jedziemy. Już nie... Siema, wysiądź z samochodu. Wysiadasz, ma wsiadaj. Siema, wysiada. Nie ma go. A nie ma go. Ja mam jak coś. Ja jak coś złapałem. Jak i również po prawej stronie mijamy stację benzynową. Pojazd wyskakuje do góry i wskakuje do wody. 217 wraz z 255 udamy się na najbliższą komendę, bo ja biorę strój nurka oraz jednostkę Ocean. Wysiedli. Na Ocean widzimy pojazd, aktualnie płyną sobie. Dobra, to ja ci już nie przeszkadzam. No dobra. No, to do widzenia, komendancie. Cześć, trzymaj się, do później. Siemanko, hej, hej. No, zdrówka życzę. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Ty wiesz, że on ma 14 minut długu, nie? Nie ma. As, okej. Okay. No, możemy jechać. Jedziemy? No. Pa! Vanessa Mayer, mam za słucham. Dzień dobry, tutaj kolega taki rudy mi się skazał spytać, ile za godzina. I grozi mi bronią, przyłożył, dlatego muszę to mówić. Znajdźcie sobie inną zabawę, dobra? Krzysiu ma na imię. Jakiś puk albo taker, o. Ja wiem, ja wiem. Grozi mi bronią, muszę to mówić. Dobrze. Mówi, że jest pani najpiękniejszą kobietą na świecie. No i jak tak trzyma. Mam żonę, męża mam i dziecko, więc... więc na spokojnie pan może sobie myśleć, co chce, ale... Dobrze, Katerina. Miłego wieczoru. Za kiepkę.